Literatem chce zostać. Jak będziesz codziennie list wysyłał, to na znaczki nie zarobisz. Jak mu się to nie znudzi? Każdy ma jakiegoś zajoba. Ty też, księżulku? Ty to nawet jeśli go masz, to go starannie ukrywasz. Ja nie mam, nie licząc szachów. Szkoda, że żaden z was nie gra. Słyszałem, że Oleksiak grywa. Ten stary? Spójrz. Dzień dobry. Zdjąłby pan buty. Albo chociaż je wytarł. Panie Grand Hotel. Perskich dywanów pani nie powrócę. Ja nie jestem waszą służącą, rozumie pan? Budowa płaci pani Patoniowa. 3 patole ma pani miesiąc w miesiąc. Kanada się dla pani otworzyła. Gdyby nie ta huta, nigdy byś pani z tej jednej klity tyle nie wyciągnęła. Ale to jeszcze nie powód, żebym miała trzymać brudasów. Dobra, dobra, pani Gusiu. Wiem, co pani dolega. Kobita jeszcze tego całkiem i owszem. A tu 4 chłopów i żaden nawet nie spojrzy. Zmordowaniśmy są. Ale wie pani, tak bliżej niedzieli, to nawet do łaźni godziłem. Zaś pan z tymi łapskami. Chyba musiałabym na głowę upaść, żebym się zadawała z takim jak pan. Wiem, wiem. Nie do mnie pani wzdycha, ale ten, przez którego pani spać nie może, innej serce oddał. Patrz pani, znowu list w skrobie. Więc może jedne. Co? Świnia. Dałbyś spokój, kobiecie. Guziki nam wszystkim przyszywa, tobie też. Nudzi się babsko, a poza tym myślę, że chłopa uboluje. Byłem już na różnych kwaterach, Patoniowa nie jest najgorsza. A w ubiegłym miesiącu, jak ci karta w pokerku nie szła, to zdechłbyś, gdyby nie ona. Nie umoralniaj mnie, ojcze duchowny. Co ty tam widzisz w tych obrazkach? Przestawiasz i co z tego masz? Chcesz, to możemy zagrać. Żal mi ciebie.
portki byś musiał sprzedać. Ty, powiedz, w tym klasztorze się tego nauczyłeś? Zawsze się zastanawiałem, co oni tam robią w tych klasztorach. Idź, to się przekonasz. A teraz weź szmatę, wytrzyj podłogę i swoje buciory. Nie myślę w chlebie żyć. Ty... A ty kto? Żeby mi rozkazywać, co? Zgaś radio. Człowiek pracy odpoczywa. Słyszałeś, co przeor mówili? Nie uczyła cię matula, że księdza trzeba słuchać? No to jak? Wytrzesz, czy mam wstać? Ale wpadłem w towarzycho. Niech to szlak trafi. To se zmień. Co za ludzie, jak Boga kocham. Ani wypić, ani zagrać, nic, tylko pieniądze by liczyli. Napilibyście się panowie herbaty, zagotowałam wodę. Z przyjemnością. A pan? Panie Staszku? Może potem. Panie Staszku, nie skoczyłby pan do apteki? Skończyły mi się moje proszki, a ja się boję sama wieczorem chodzić. Co? Czemu nie? Mogę pani przynieść. Słuchaj, kupisz mi po drodze fajki? Czemu nie? Ja bardzo pana przepraszam, panie Staszku, proszę. Ale widzi pan, od śmierci męża tak już jest, że ja bez tych proszków zupełnie nie mogę zasnąć. Sama. To nic wielkiego, mogę przynieść. Panie Staszku, pan chyba nie wierzy w to, co ten szabacik gada. A co on gada? Nic, głupstwo. Jak pan wróci z apteki, to będzie na pana czekała już herbatka. Specjalnie świeżą zaparzę, dobrze? Gdyby ci nie podpiszę kursu. Spróbuj tylko, nie być taki mocny. Co jest, panie Ignacy? Rzucam roboty, jak Boga kocham, rzucam robotę. Panie inżynierze, niech pan powie swojemu człowiekowi. Jakąś ciemnotę mi tu wciska, nie chce mi karty podpisać. Majster ma rację, po to tu jest, żeby pilnować. Następnym razem przyjedziecie z pustą skrzynią. Sami sobie będziecie się nie wozić. Wczoraj znowu klops, panie Ignacy. Na nasypie brakowało ziemi. Stąd wyjeździ. Zresztą sam pan widzi, jak to idzie. Jeden przez drugiego, wszyscy by nie chcieli, tylko o szlak. Ale za ostro też nie można, panie Ignacy. Komputery nam ziemi wozić nie będą. A kierowcy jacy są, wiadomo. Skoczę do nich na bazę, może coś załatwić. Ja, panie inżynierze, lubię robotę. Jak zrobią, akurat nie zapłacę. Migają się, a pyskłym byle. A temu to boli, to podpiszę. Chciałem mu tylko dać nauczkę. Niech pan uważa, panie Oleksie. Oni się na pana szykują. Mnie tam nie przestraszy. Za robotę trzeba dobrze płacić, a z lałkoniami się nie caskać. Ja rok przed emeryturą nie będę zmieniał tego, w co wierzyłem całe życie. I gdyby wszyscy tak robili i nie caskali się z tymi łobuzami... Wszyscy? Panie Oleksiak. Jeden drugiemu ludzi wydziera. Z hoteli, z budowy, skąd się da. Wie pan, ile wozów dzisiaj jeszcze nie przyjechało? A, mam tu spisane. Na lewo ci, co byli raz, a na dole ci, co ani razu się nie pojawili. Daj mi to wam, spróbuję ja coś zrobić.
Proszę, niech pan wejdzie, panie. Dziękuję. Proszę. Na razie nie mam dla pana osobnego pokoju. Przygadnę pana tutaj. Tutaj dobrze. Przy władzy cieplej. Zresztą, szczerze mówiąc, nie bardzo wierzę, żebyśmy mogli sobie przeszkadzać. Pana widzę przede wszystkim w terenie, a i siebie za biurkiem nie za często. W pilnych sprawach zawsze znajdzie mnie pan przez radio. Ale chciałbym dać panu jak najwięcej swobody, oczywiście w zakresie pańskich obowiązków. Proszę, dziękuję. Dziękuję, że pan na wniosku o zaangażowanie napisał najwyższa stawka. Pracował pan kiedyś z moim szefem. Rozpalski jest o panu niezłego zdania. Tak, a obowiązki? Wie pan, jak tutaj na budowie nazywają takich jak pan? Mercedes. Będzie pan moim Mercedesem. Wszędzie tam, gdzie pilno, gdzie awaria, a gdzie niemożliwe. To właśnie lubię. Pierwsza sprawa to ludzie. Ciągle za mało ludzi. Do końca kwartału potrzebuje przynajmniej 300. Najlepiej oczywiście fachowcy. Zbrojarze, cieśle, betoniarze. Tak, ba. No tak, ale musi ich pan znaleźć. W promieniu 200 kilometrów stąd nie ma pan czego szukać. Najlepiej na terenach, gdzie nie ma jeszcze przemysłu. No tak, coraz mniej jest takich miejsc. Chociaż znam parę w pobliżu moich, że tak powiem, rodzinnych posiadłości. No to co, delegacja. I od jutra nie chcę tu pana widzieć. Można? Tak, tak, proszę. Coś się wali? Tu mamy kłopoty z odwozem. Na wykopie brakowało dziś 11 wywrotek. Przyszedłem cię uprzedzić, że jadę do bazy zrobić im awanturę. Poznajcie się, panowie. Inżynier Romaniuk, kierownik odcinka. A to nasz nowy Mercedes. Romaniuk? Sapiech. O, to i pana tu przywiodło. A cóż pan chce? Front Narodowy? Nie daj się nabrać. W dokumentach u pana Arnolda jest Sapiech przez CH, a reszta to już nie, że to skrzeli. W razie potrzeby jedną literkę łatwo dodać albo ująć. Niech pan zbytnio nie wierzy dokumentom, panie inżynierze. Czy nie uważa pan, że do tej bazy to ja powinienem pojechać? Nie, zrobię to sam. Pan ma na głowie werbunek, a to dla nas najważniejsze. Witam pana inżyniera. Co pana sprowadza w mojej niskie progi? Musimy podać. Proszę. Miło to u pana. Higiena psychiczna, panie inżynierze. Kawki czy czegoś mocniejszego? Napiłbym się kawy, ale boję się zaciągać u pana długi. Co też pan? Pani Jolu, dwie kawki. Pan jest moim chlebodawcą. Cała moja baza żyje z pańskich kubików. Nieźle żyje. O, nie skarżę się. Żałuję, że nie wytłumaczył pan tego swoim kierowcom. Że nigdzie by im tak nie było, jak przy wywożeniu tych kubików z futry. Moi kierowcy pracują, przekraczają normy, podjęli apel. Nie wszyscy. Niektórzy giną. Wczoraj zginęło mi 11. Przyjechałem, żeby ich z pana pomocą odszukać. Niemożliwe. Codziennie ich kontrolujemy. Wczorajsze karty drogowe zostały już skontrolowane. Chciałbym zobaczyć te karty. Wszystkie? Nie, tylko tych 11. Tu są numery. Proszę. Pani Jolu, poproszę te karty. Proszę. Kierowcy nie pracowali u mnie. To są pieczątki drogowców. O, przepraszam. To już panowie sami musicie pilnować swoich wozów. Ja jestem od tego, żeby utrzymać wskaźniki gotowości, żeby tabor był sprawny, ale
Proszę mi wybaczyć, po placu budowy nie będę za nimi ganiał. A to ja mam ich wyłapywać po drodze? Kierowcy powinni zgłosić się tam, gdzie zostali zadysponowani. Nie do nich należy decyzja, co najpierw wywozić. Czy tłuczeń na drogę, czy ziemię zwykłą. Panie inżynierze, niech pan nie będzie dzieckiem. Z nimi pan nie wygra. Przecież do każdego nie postawię strażnika z karabinem. Z nimi trzeba inaczej, no. Musi mi się opłacać, co będę panu gadał. Innego sposobu na nich nie ma. Jak to płaci za niewykonaną robotę? O, jeżeli pan w ten sposób... A w jaki? 3/4 pańskich ludzi pracuje uczciwie. Nie mają z nami krzywdy. Razem z nadgodzinami wyciągają po 8-10 tysięcy miesięcznie. Tych kilkudziesięciu psuje mi całą robotę. Spróbuję znaleźć na ich sposób. Dziękuję za kawę. Nie wywieszę, ma się rozumieć. Ale nie mogę panu obiecać, że przyjdą. Na zebranie przyjdą, spokojna głowa. Przejdę się wieczorem po wsi. Ale młodych to tu już niewielu zostało. Nawet jeśli przyjdę na zebranie, też nie wiadomo, ilu podpiszę kontrakt. Byli tu już tacy przed panem. Niewiele skureli. Dobra, dobra. A więc w niedzielę posunę i pan niech też przyjdzie. I pieczątkę niech pan przyniesie, czym będzie delegację podbić. Sprawdziłeś? Tak, syrenka. Nie będzie pochwalony? Na wieki wieku. Zapłon? Żeby tylko zapłon. Sypie się. To jest w PGR-ze nawet dobry mechanik, ale nawet najlepszy bez części. Nie no da... tak, o części trudno. Trudno. W ogóle nie ma, przynajmniej u nas. No, wszystko można załatwić. Wszystko? Nawet Bendix. Wolne żarty. Mhm. Ale co też ja panu zawracam głowę swoimi sprawami. Przepraszam bardzo. Czym mogę służyć? Pomocą potrzebującemu. Jestem z Wielkiej Huty. Szukam ludzi. Aha, werbownik. No tak. No, ale mnie chyba pan nie chce zwerbować. A skądże? Nie, nie. My, sapiechowie, to zawsze staraliśmy się żyć w zgodzie z duchowieństwem. To pan z sapiechów? A i tak ksiądz nie uwierzy, jak zaprzeczę. Potrzebuję pomocy. Przydałoby się, żeby ksiądz proboszcz na kazaniu powiedział parę ciepłych słów o tym gigancie budownictwa socjalistycznego, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. No ksiądz to potrafi. O, módl się i pracuj. A szczególnie przy budowie Wielkiej Huty. Zebranie po sumie w remizie. Pan przyjechał tą czarną Wołgą? Tak. No to niech pan odjeżdża. Niebogata parafia, co? Ziemia lichutka. Ludziska nad każdym groszem się trzęsą. A jakby coś zarobili, to i parafii by kapnęło. O, dzwonnicy potrzebny remoncik, co? Pan widzi tego psa? To bardzo zły pies. Zły. A Bendix dobry. Mógłbym ewentualnie. Akurat. Cudów nie ma. I ksiądz mnie to mówi? Wiesiek! Przynieś Bendix! Kusisz, szatanie? No a co? Czy do czegoś złego ksiądz ich ma namawiać? Praca jeszcze nikomu nie zaszkodziła.
A jak ta wielka huta ruszy, to Bóg da i z częściami nie będzie kłopotu. O, dziękuję. O, proszę przyjąć ten skromny prezencik i ani słowa więcej. Zrobi ksiądz, jak ksiądz będzie chciał. Myślę... A co tu myśleć? No, Bendiksów naprawdę nie ma. Ten jest ostatni. Myślę, że z pana taki sapiecha, jak ze mnie Radziwiłł. A nie, o. Nie, nie. Dobrze ruchu, pana, panie majse. Aj, spokój leci jak krew z nosa. Kręcą te szoferaki i jak za nimi tracić się można. Na którą zmianę pan dzisiaj pracuje? Zaraz kończę, a co chcesz zagrać? No, obiecałem panu rewanż, panie majse. Słuchaj. Tak. Może byś padł do mnie do domu. Tam spokojnie, bez nerwów. Córka jakoś kurację przygotuje. Pogram cię wreszcie, Mateja. Na resztę dam ci mata. Na własnym wojsku większe szanse, co? Ale prawdę mówiąc, to z przyjemnością wpadnę. Stęskiłem się już za prawdziwym domowym jedzeniem. Przyniosę jakąś flaszkę, dobra? Ale nie, nie dużo, Mateja. Nie, nie. Padnij przed siódmą. Jutro niedziela, można dłużej pospać. Dobrze, panie majster. Dzisiaj tak kulawo idzie. Miało was być dzisiaj 10. A co to ja ich stróż? Z jednej bazy wyjeżdżacie. Podpis ma lepiej kartę. Nie denerwuj się, tak tylko mówię. Nie wiesz to nie. Jestem tu do pilnowania. Pan tu pilnujesz. Magister. Zaczekaj na mnie. Odrzucisz mnie do biurowca. Dobra. Kręcisz coś z magistrem ojczodowym? Co? Nie, w szachy gramy. W szachy? Sektory się wam pomyliły? Dlaczego zwołujecie ziemię w sektorze D? Przecież stąd trzeba ziemię zabierać, a nie dosypywać. Stary, to chyba tobie pomyliły się sektory. Przyjeżdżałem tamtędy przed chwilą i widziałem, jak zajeżdżają i zwołują. Zaraz. To być może wyjaśni nam wszystko, dlaczego ubywa ziemi u Oleksiaka, a nie przybywa u Kopery. Karty drogowe. Właśnie. Sprawdzę to w poniedziałek. Aha, jeszcze jedno, Stefan. Był do ciebie telefon. Nigdzie nie mogę cię złapać. Luśka. Coś się stało. Prosiłem, żebyś zadzwonił wieczorem. Ale chyba nic złego, bo była w dobrym humorze. Szef. Tak. Chyba już nie dam rady, panie Mateja. No chyba nie, panie majster. Skończyliście? Chyba czas na kolację. Tak. Kto wygrał? Raz tatuś, raz ja, jak to w szachach bywa. Nie słuchaj, ograł mnie. Raz tylko udało mi się zremisować. No, miałem dzisiaj troszeczkę szczęścia. O rany, mama, jak jestem głodny. Kiedy będzie kolacja? Zdejm czapkę, kiedy wchodzisz do domu i przywitaj się z panem. To jest kolega dziadka z budowy. Jestem Adam. Dzień dobry. Kolega dziadka? Myślałem, że to twój kolega. Wcale nie jest taki stary jak dziadek. Myj ręce, zaraz kolacja. Po kolacji zagramy jeszcze, panie Mateja. Da mi pan szansę. Oczywiście, oczywiście, panie majster. Ładnego pani ma chłopaka. Niepodobny do pani. Przynieś ten prezent od pana Matyi. Wstawiłem do lodówki. Adaś podobny jest do swego ojca. Przystojny był drań. Rok po ślubie zniknął. Potem
Brygitka zobaczyła go dopiero po 5 latach w sądzie. A mówiłem jej, żeby nie zaczynała z przybłędami. Co swój, to swój. Przepraszam, panie Matyja, ale ja przecież nie do pana piłem. Nie obraził się pan. Nie, no skąd, panie majster. Na budowie wielkiej huty płacą jak nigdzie. Rozłąkowe, specjalny dodatek. Każdy może chodzić do szkoły, zdobywać zawód. Miasto niedaleko. No a w mieście kino, teatry, dyskoteki, a nawet cyrk. No a jakie mecze są? No sami wiecie, jakie są drużyny na Śląsku. A po ilu w izbach mieszka? No, po 2, 3, no, najwyżej po 4. Ale to trzeba mieć fach w ręku. A coś ty, nigdyś siekiery w ręku nie trzymał? Kołka nie strugał, deski nie przyciął? To każdy umie. No to ścieśla, cieśli nam potrzeba. Podpisujcie kontrakty, a w przyszłym tygodniu przyjedzie samochód. No tam życie na was czeka. Dużo forsy, no i szeroko otwarty świat. Jeszcze raz, bardzo dziękuję. Przepraszam najmocniej, zupełnie zapomniałem zapłacić. Ale głupstwo, proszę to przyjąć jako prezent od budowniczych wielkiej huty i proszę jeszcze raz podziękować gospodyni. Kaczuszka była wspaniała, wspaniała. Dziękuję, do widzenia. Słuchaj, Matyja, ty jesteś fachowy od Biblii. Powiedz, jak to było naprawdę z tą świętą Magdaleną. Słyszysz, Matyja? To była dziwka, nie? Głupić. Tak mnie uczyli. Tracili czas. Wszystkie bdziągwy takie same. A najgorsze Magdaleny, nie? Czego chcesz? My tutaj sobie inteligentnie z przeorem dyskutujemy, a ty podsłuchujesz. Nie wiesz nawet, o co chodzi. Siadaj, nie skończyłeś jeszcze listu. Łeb mu kiedyś rozwalę. Umyj twarz zimną wodą, to ci przejdzie. Słuchaj, ty się kiedyś doigrasz. To silny chłop. Rozwalić ten twój głupi łeb. Szybko sięgasz po żelazo. Możesz kiedyś za to beknąć. Kto ty właściwie jesteś, Matyja? Nie twoja sprawa, ale to karka razy ci nie trzepiać się. Kurza mnie ten placek owsiany. Ćwok durny, tuman kopany. Codziennie by do niej pisał. Wiesz, jakie są baby, nie? Różne są, ale najgorszej nie życzę, żeby trafiła na ciebie. Magdusiu, moja najukochańsza. Niech jaskona mnie wytrzyma. Ile gwiazd jest na niebie, tak ja tęsknię do ciebie. Przekręcę się chyba. Ile drzew w lesie, tak mnie do ciebie niesie. Słuchaj, gnojku. Jeśli jeszcze raz ty, Franco, zaświerzbiona ty. No to chodzę. Sakramencki. Jeśli się nie odwalisz, to... No dobra, dobra. Klasztorze tak cię nauczyli kląć? Gówno cię to obchodzi. Tak, dobrze. No co?
No, trafił się panu Mercedes na medal. W sumie 74 zwerbowanych. Proszę, no to podpisane kontrakty. Trochę cieśli, reszta do przyuczenia. Będę potrzebował parę mikrobusów. Załatwi pan sobie ważne. Przy okazji pomoże pan inżynierowi Romaniu Kocz. No i co? Rospalski ma rację. Odwożą ziemi nie tam, gdzie trzeba. 2 kilometry zamiast 6,5. Normalka. 4,5 kilometra na kursie. Wiesz, jaka to jest oszczędność benzyny? Trzeba im wydawać kwitki. Za każdą wywrotkę dowiezioną na miejsce, kwitek. Niech pan sobie wyobrazi, żeśmy sami na to wpadli. Kwitki się zgadzają, karty drogowe tak samo. Nie zgadza się tylko ilość ziemi na stanowisku. W porządku, zajmę się tym. Na słóweczko, panie Matyja. Zapalimy? To karmę na zawsze. Idźcie, was dogonię. Słucham, panie inżynierze. Mówią, że uciekł pan z klasztoru, czy to prawda? Skoro mnie nie szukają, to znaczy, że nie uciekłem. Co, znudziło się panu spokojne życie? Wolał pan ciężką robotę? Coś pan zaczyna ogródkiem, panie inżynierze. O co chodzi? Widzi pan, obserwuję pana. Jakiś awans by się przydał, co? Mógłby pan dostać brygady. Ja tam sobie nie krzywduję. Kurdyba z porządny chłop. Krzywdy nie zrobi. A roboty się żadnej nie boję. Ambicji też za dużo nie ma. A skąd pan wie o tym? Klasztorze. Z kadr? Obiło mi się gdzieś o uszy. Widzi pan, niełatwo o rozgarniętych ludzi, no i o uczciwych, a takim warto dać zarobić. Tak, ale zawsze jest coś za coś, no więc co za co? Pomyślałem, panie Matyja, że mógłby się pan dowiedzieć, co się dzieje z tymi ciężarówkami, które nie dojeżdżają na wysyp. Stracił pan Carmena, panie inżynierze. Ja kapusiem nigdy nie byłem i nie będę. Dziś czekaliście 3 godziny. Przez nich zarobicie mniej. Oni biorą z innej kasy, mnie nic nie zabierają. Wbrew pozorom to jest ta sama kasa. Panie, tu plan, precyzja w zegarku, wystarczy jedna... no, dziura, by harmonogram diabli wzięli. Pogadaj pan z nimi, jak z kolegami, przetłumacz im pan. Myśli pan, że zamieniłem habit na fufajkę, żeby zbawiać świat, umoralniać ludzi? Pomyłka, panie inżynierze. Przepraszam, koledzy czekają. Romaniukiem. Romaniuk, słucham, odbiór! Do mnie dojechały 3! Wyjechało 9 i tyle kwitków z poprzedniego kursu. Zaraz będę u pana, pogadamy sobie razem z tym koperą. Jak leci, panie kopera? Na porządku, panie inżynierze. No to, panie kopera, pokażcie no kwitki. A kto to jest?
zastępca inżyniera Żygockiego do spraw osobowych. Ile kwitów pan dzisiaj wydał? Kto by to panie spamiętał? Ale to, ile wam za to kierowcy płacą, to pamiętacie, nie? A żeby tak do jutra nie doszło, panie... Ale dożyjecie, panie Kopera, dożyjecie. W spokojnej, ciepłej celi z kratkami. Ale za co, panie, że ja tak już robiłem? Serce tu na tym wydmuchu. Za to, do czego się już niektórzy kierowcy przyznali. A mówiłem draniu, że się wyda. Co też pan, panie Kopera, do każdej wywrotki pan będziesz ganiał na 4 lata. Daj pan każdemu blocze. No tak mówili, jak Boga kocha. Przed prokuratorem się pan będzie tłumaczył, panie Kopera. No, coś się z tego mieli. Jak Boga kocham, panie inżynierze, nic. Czasem papierosem poczęstowali, razyśmy kubasa obalili. Ale nie ma o czym gadać, na Czech. Panie inżynierze, błagam. Za stary jestem na to, żeby do mamra i przed dziećmi wstyd. Od kiedy trwa ta historia? Jak Boga jednego kocham, jaka historia? Od kiedy dajecie im całe bloczki zamiast pojedynczych kwitów? No, od kilku dni zaledwie. Od zeszłego piątku. Wywalcie mnie. Albo sam się zwolnię. Ale wstydu mi nie róbcie, panie. Nie ma tak dobrze, Kopera. Jeśli od piątku, to macie szczęście. Z tej roboty was zdejmiemy, to pewne. Przyślemy mierniczych, żeby zmierzyli i za wszystko, czego brak, zapłacicie. Co miesiąc pensji obetniemy. Dziękuję. Po zmianie zgłosicie się do biura. Spiszecie wszystko tak, jak było. Gady. Darmozjady. Inżyniery. Lusia? No nareszcie. Od paru dni nie mogę cię złapać. Więc jak? Lepiej. Zaczyna chodzić. No to wspaniale. Ja wiem, że to dopiero połowa. A kiedy ma być druga operacja? Wiesz, dlaczego się niecierpliwie? Pamiętasz, co mi obiecałaś? Tak. Wyjdzie, na pewno wyjdzie. Druga też się uda. To nawet dobrze się składa, bo mam za pół roku obiecane mieszkanie. Złożyłem wniosek na M4. A jak to dlaczego? A będziemy przecież małżeństwem rozwojowym. Może mi się uda na sobotę i niedzielę. Tak. Dobry. Przepraszam cię, kochanie, ale muszę już kończyć. Do zobaczenia. Pa, całuję cię. Ucałuj Kaśkę. Posiada, panie Matija. Mam do pana romans. No jeżeli ten sam, o którym mówił ze mną inżynier Romaniuk, to odpada. Powiedziałem mu. Mówił mi. Nie będę pana męczył. Chociaż nie bardzo rozumiem, dlaczego pan się nie zgadza. Pamięta pan, jakśmy się poznali? Nie zabezpieczyliście studzienki, jednego z waszych zasypało. To już chyba z rok temu. Zebrało się panu inżynierowi na wspominki. Kierował pan wtedy akcją ratowniczą. Nabrałem do pana zaufania. Panie Matyja, chodzi mi o to, żeby mi pan polecił kogoś, do kogo miałby pan zaufanie. Żeby dla pana kapował. Po co ta gadka, panie Matyja? Kapusia najłatwiej przekupić. I do tego ma być nieprzekupny. I silny. Żeby się nie dał zastraszyć. Chwyta. Chodzi panu o kogoś na miejsce Kopery. Może mam takiego człowieka dla pana, ale mi go szkoda. Z brygady. Was wszystkich szkoda do kopania rowów. Organizujemy kurs dla zbrojarzy. Szarema już się zgłosił. Wspominam. Można zarobić dużo więcej. Mnie starcza. No i po kursie można zostać brygadzistą. W tym roku przyjmujemy 5000 nowych ludzi. Ktoś musi ich nauczyć roboty. Ja tam za awansami nie gonię. Są ludzie, panie inżynierze, którzy chcą za wszelką cenę mieć spokój. Żeby pan wiedział, jaka to dobra rzecz, spokój. Ale pan o tym nie ma zielonego pojęcia. Mieć spokój i być panem samego siebie. Nie umiem. Nigdy nie byłem tam, gdzie pan. 6 lat to nie mało. Więc pan wie, że z tym klasztorem to lipa. Od kiedy?
Prawie od samego początku. Przyszło zapytanie z sądu. Przecież zwolnili pana warunkowo. Napisałem jak najlepszą opinię. Kto jeszcze wie? Poza mną nikt. I nikt się nie dowie. Dziękuję. Teraz już pan wie, dlaczego nie chciałbym iść na miejsce Kopery. Nie chcę mieć pokus. Domyśliłem się. A niepotrzebnie pan się boi. Przecież pan by się nie dał skusić. Lepiej nie ryzykować. A o kulcie zbrojarzy pomyślę. A tego tokarka przyślę panu jutro z rana. Tutaj? Od kiedy? Od dzisiaj. Masz kartkę, wiesz, gdzie masz odbyt? Nie użalca. Dawaj cały blocze. Jeden kurs, jeden kwitek. Zbukałeś to karę? Za każdym razem będę cię szukał? No i chociaż za trzy. Jasne. Jeden kurs, jeden kwitek. Wjeżdżaj. Nie widzisz, że inni czekają? Uważaj cichoku, żeby pod koło nie wpadł. Matija! Przyjdziesz w sobotę? Przyjdę, ale nie dam ci wygrać. Dobra, to się zobaczy. Przyjdź wcześniej. Brygitka zrobi te kluski, które ci tak smakowały. Jak będą takie dobre jak poprzednim razem, to może ci jedną partijkę dam wygrać. Dobra, dobra. Cześć. Dobry. Pan jak zwykle punktualny. Jak tam dzisiaj szło? O, jeżdżą. Jeżdżą jak szatany. Gdyby tylko znowu czego nie wymyślili, darmo zjady. Pogadałbyś z tym bucem. Mieszkasz z nim, może by dał się zblatować. To kołek. Nic się nie da zrobić. No może zmówić się któregoś dnia i pychać kupą. Raz i drugi. Zawołam inspektora, żeby zobaczył, ile się przez tę cholerną biurokrację traci na zwałce. Na nic, złożą harmonogram, każą jeździć według rozkładu jazdy i koniec. Wozy mogą się psuć. Nie zarobisz. No to co? To i oni też nie zarobią. Ja tam wolę zarobić. A może tak pogadać z tym starym, co? Z tym starym? No. Z Oleksiakiem? On nie głupio gada. Z tym starym trzeba... Ty masz rek, bracie! Ty masz rek! Nie ma pan pojęcia, jak ja panu jestem wdzięczna, że mi pan tak zawsze te proszki kupuje. O czym tu gadać, pani Patroniowa? Ja uprałam panu koszulę. Może pan zabierze? To może ja pani zapłacę, bo nie mogę tak. Ależ panie Staszku, no przecież nigdy bym od pana pieniędzy nie wzięła. Skąd? Gdyby pan chciał, zaparzyłam świeżej herbaty. I mam konfitury z dzikiej róży, sama smażyłam. Lubi pan? Nigdy nie jadłem. A to koniecznie musi pan spróbować. Może pan przyjdzie do kuchni? Tylko się przebiorę. Czekam. Ty masz, bracie, słodkie życie. Konfiturkami karmiony psia macie. Z takim słuchem trzeba ci gdzie indziej byś więcej zarobił, jak na szoferowaniu. Popatrz, popatrz. Wyostrzyłeś się, mój kołku, na nowej posadzie. Jak będziesz tak szybko awansował, to przed 30 możesz pójść w ministry. Nie zapomnij wtedy o mnie. Weźmie na kierowcę, dobra? Dzień
Kierowca! Daleko jeszcze do tej huty? Tylko patrzeć! Wyprostujcie nogi, chłopaki. Ja skoczę do biura, jesteśmy na miejscu. Biuro? Owszem, niczego. W biurze robił nie będziesz. Gdzie ta huta niby? Jeszcze w ziemi, ale wyrośnie, spokojna głowa, tylko trzeba podlewać. Własnym potem będziemy podlewać. Zaczekajcie tu chwilę, zaraz wracam. Las i błoto jak u nas. I po co było taki kawał świata jechać? To Gromoła nas popędzał. I kogo mnie ciągnął? Samym wam się śpieszyło do tych kinoteatrów i dyskotek. Właśnie. Warto by było złapać tego, co tak zachęcał. Miasto parę kroków. Widzisz tu jakie miasto? Zawsze można wrócić do chałupy. Płacą co dwa tygodnie. Do pierwszej wypłaty da radę wytrzymać. Tylko pięciu, panie kierowniku. Trzech skrewiło w ostatniej chwili. Ledwo wyjechaliśmy za wieś. Prosili się zatrzymać. Myślałem, że na siusiu ani chodu i tyle ich widziałem. Wolą swój bimber od naszej wyborowej. Ale panie, co ja z nimi miałem? Całą drogę tylko pytania zadawali. A teraz się dziwią, że nie jest tak, jak im pan obiecał. To może pan z nim pogadał, co? Przyjdzie czas. Zawiedziesz ich do hotelu. Jak rany pogadaj pan żyć, panie kierowniku. No 10 godzin za kółkiem. No dobra, nie skrzywdzę pana, napiszę 15. A i nie zapomnij pan wziąć z sekretariatu tych wszystkich papierków, wie pan. Skierowanie do badania, instrukcja BHP i tak. Ale co? Nie będzie pan z nimi gadał? Nie. Naprawdę pytali o pana. Nie mam czasu. Powiesz im, że ich pozdrawiam w imieniu wszystkich budowniczych Wielkiej Huty. No cholernie się ucieszą. Wcześniej czy później będzie pan musiał z nimi pogadać. Lepiej później. No nie trój już tylko ich wieś. Zaraz zadzwonię do kierowniczki hotelu, żebyś nie czekał. Ludziom trzeba dać zarobić, a nie gadać z nimi. Czasem dobrze i pogadać. A? Na nieszpory to ty się dzisiaj nie wybierasz, księżulku. A co? Zawsze mam fufaj, co chodzi, co? A temu co jest? Chory, Stasiek? Nic mi nie jest, daj spokój. Może cię brzuch boli albo głowa, co? A może masz gorączkę, to pójdę do Patoniowej po termometr, chcesz? Daj mi spokój, spać mi się. Słuchaj, no. A może ta panienka ma siostrę albo koleżankę? To byśmy razem poszli. Nie wygłupiaj się. Idę do starego Oleksiaka w szachę pograć. Nie bajeruj, biskupie. Przecież dla starego Oleksiaka byś sobie pod pachami nie perfumował. Pan Staszek wciąż leży i nie odzywa się. Może pani wie, co mu jest? To pan nie wie? Gryzie się. Już piąty dzień, jak nie dostał listu od tej swojej panny. A młode dziewczyny, panie Matyja, to nie potrafią zrozumieć prawdziwego mężczyzny. A pan Staszek taki porządny, no niech pan powie. Przepraszam, panie Oleksiak. Autobus nawalił. Akurat, a bo to ja nie wiem, że dzisiaj w telewizji był mecz Górnika Zabrze i fan zrobi pan autobusie.
No dobra, dobra, odrobię. Nie o to chodzi, tylko o zasadę. Mecz to mecz, ale robota powinna być pierwsza. Dobrze panu mówić, panie Oleksiak, bo pan kibicuje Sząbierkom. Nie powiesz pan, że te patałachy z Zabrza są lepsi. Tylko nie patałachy, panie Oleksiak, tylko nie patałachy. Zobaczysz pan, jak Zabrze dosunie Sząbierkom. Zabrze dosunie Sząbierkom. Nie rozśmieszaj się pan. Zabrze dosunie Sząbierkom. Też wymyślił. Niech mi pani da jakieś kwiatki. Proszę bardzo. Ile płacę? 40 zł. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Powiedz panu dobranoc i nie zapomnij umyć zębów. Dobranoc. Dobranoc. Pan nauczy mnie pan grać w szachy? Możesz przecież poprosić dziadka. Co mnie dziadek ma uczyć, kiedy go pan Matyja bije? Ja też bym chciał wykrywać z dziadkiem. Dziadek też czasami wygrywa. Należy dużo grać. Wszystko zależy od treningu, tak jak w sporcie. A pan dużo grał? O. Kiedy indziej porozmawiasz z panem Matyją, a teraz spać. Towarzysze Barbierek zapoznał się ze stanem prac na budowie. Zakład powstaje przy współpracy francuskiej firmy Krebs. Docelowa produkcja 460. Proszę tutaj usiąść, stąd lepiej widać. Nie. Ojciec zaraz wróci, muszę wam zrobić kolację. Uzyskiwać dzięki oryginalnej polskiej technologii z bezużytecznych upałów. Przedstawiciele 20 przedsiębiorstw znoszących ten zakład poinformowali towarzysza Edwarda Gierka, że fabryka powinna przyjść do niej połowie. Jeszcze panu nie podziękowałam za kwiatki. Ładne. Takie sobie. Ale teraz trudno dostać coś ładnego o tej porze. Mnie się podobają. Może dlatego, że dawno nie dostałam. Ojciec coś się spóźnia, a przecież wiedział, że pan przyjdzie. Kazał mi nawet te kluski ugotować, co panu tak smakowały. Pan lubi kluski? Ja wszystko lubię, to co domowe. Pewnie. Co w domu, to w domu. Pośpiesz, jedzie. Panie Oleksiak, co panu? Panie
Chyba się bardziej. No rozwejdzie. Jemu nie dolewaj, on ma już dosyć. Zdrowie, panowie. Nie bój się, Romuś. Wypiję jeszcze kapinkę i odprowadzę cię do domu. Chłopaki, patrzcie, jakie dziwy. Wartałoby co poderwać. Trzy łapy w bucu. Smakowały kluski? Jeszcze lepsze niż poprzednim razem. Starałam się. Ale jak się człowiek stara, nie zawsze wyjdzie tak, jakby chciał. Dolać panu wina? Może już dosyć. Pewnie. Jeden, dwa kieliszki to rozumiem, ale... Pan w ogóle nie pije. No jak pani widzi. Kiedyś piłem. Kiedyś to chyba w klasztorze. Mszalne wino. Jakie ono jest? No wino jak wino, ale... Ale kiedyś piłem nie tylko wino. I przestał pan? Zobaczyłem, że to nic dobrego. Niektórzy to nie mogą przestać. Człowiek może się zmienić. Nie wszyscy, panie Marianie. Wie pan, długo nie zgadzałam się, żeby ojciec pana przyprowadził do domu. Dla mnie dom to jest święte miejsce. A na budowie różni ludzie się trafiają. Dlatego, kiedy tata mi powiedział, że pan był w klasztorze, dopiero widzi wtedy... pani, różnie to bywa. Czasem zdarza nie, się, nie, że... Niech pan ich nie broni, panie Marianie. Niektórzy nawet w więzieniu siedzieli. Takiego to bym do domu nie wpuściła. Jak się człowiek sparzy, panie Marianie... Tak, ma pani rację. Jak się człowiek raz sparzy, no to... Co się stało? Słuchaj, Brygitka. Nie denerwuj się, tylko... Twój tata... Co ojcu jest? Co z ojcem? Niech pan mówi, pani Urbanek. A jeździ. I co z tymi ludźmi? Jakimi ludźmi? Kierownica piecha obiecał mi na dziś 5 ludzi. Robota stoi i ja nie mam kim robić. No, nie zdążysz wszystkiego załatwić. Zaraz się robię. Ale najważniejsze, że są i że tak. To niech pan na nich uważa, żeby nam ich nie podkupili. Cieśle, panie inżynierze, teraz to na wagę złota. Panie Jadziu, proszę znaleźć kierownika Sapiecha. Niech pośle tych 5 nowych cieśli na M5. Niech go pani poszuka przez radio, wszystko mi jedno. Tam stoją z robotą, a za tydzień mamy rozpocząć betonowanie. Proszę. Dzień dobry. Co pana do mnie sprowadza, panie Matyja? Aha, dziękuję za tokarka. Dobry chłopak, twardy. A co z Oleksiakiem? Żyje, wylezie z tego. No to wiem. Ale na budowę już chyba nie wróci. Rok mu tylko zostało do emerytury. Byłem u niego w szpitalu. Nie wiedziałem, że ci się przyjaźnili. Tam zaraz przyjaźnili. Po prostu graliśmy razem w szachy. Wiedzą już, kto to zrobił? Panie Matyja, ja się domyślam, pan się domyśla, ale dla prokuratora potrzebne są dowody, a tam nie ma żadnych śladów. A to miejsce?
Jakie miejsce? No po Oleksiaku. Ma pan już kogoś innego miejsce? No bo jeżeli nie, a tamta propozycja jest nadal aktualna, to... Stali. Pan jest majster Opawka? Pewnie, że nie Haile Selassie. Czekam na was od rana. 3 dni już żeście zmarnowali. My niewinni ciągali nas, panie. Wszędzie papierki, papierki, tu podpisz, tam podpisz. Dobra, bierzcie piły i za robotę. U nas robota na akord. Robota i forsa po połowie. No dobra, panie, ale co my mamy tu robić? Na razie będziecie robić szalunki. Grubszą robotę, a na cieślinkę przyjdzie czas. Będziecie chodzić jak w zegarku. Ale my nie cieśle nas mieli tutaj dopiero do cieślinki przyuczyć. Jak to? To tą widzę mnie bała robicie. Przecież ja mam tu wyraźnie na kartce napisane. Cieśle. Turkawiec. Tak. Romoła. Romała. Romała. Podracki. To ja. Luśniak. Kukałek. A gdzie jest ten niby wasz kierownik? Ten, co u nas był, taki z wąsikiem. Gadał, że tu nas roboty nauczą. W 2 dni mieli nas nauczyć roboty. Tak mówił ten z wąsikiem. Cieśle. Niech to nagła krew zaleje. Fachowców mi przysłali. I co ja z wami teraz zrobię? Przecież my się tu nie pchali. Proszę, panie szefie. Dlaczego? Za parę miesięcy będą z nich cieśle. Byle tylko chcieli robić. Dobra, dobra. Wcale nie powiedziane, że będziemy tu parę miesięcy. Jak wam się robota nie podoba, możecie już sobie uciekać. Roboty to my się nie boimy. No to bracie. Już, za kantówkę wybu. Za kantówki. Wy za okrągłaki. Już ja znam. A ty idź gwoździe postawić. Ale niech no tylko dorwiemy tego z wąsikiem. Niech tylko spotkamy. Z wami? Nie. Nie? Pan dziś robi na drugą zmianę, niech sobie jeszcze pośpi. Młody, to i sen ma dobry. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Zjadłem i głodny jestem.
Ty to byś konia z kopytami wrąbał. Dolać panu? Czułem się, wygłupia. Poważnie. Chłopaki, dolewkę dają. No, na żarcie mamy już z głowy. Teraz sobie plują w brodę, bo gdyby wiedzieli, że będzie dolewka, to by oszczędzili na żarciu. Daj im spokój, chłopaki tyrają jak diabły. Oszczędzają, niech oszczędzają. A tyś był inny jak wszedłeś z wiochy? U nas na wsi był taki jeden, co na jacht oszczędzał. Całe życie oszczędzał. Co z nim? Nic. Oszczędzał, oszczędzał. Kupił nawet parę desek i kopnął w kalendarz. Na tle ptaków na godzin chucza. Jezu. Koniec palenia, do roboty. Już. O ty. Patrz, 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 patrz. To ten skubany. No powiedziałem do roboty. No jazda do roboty. Chwileczkę, panie Józef. Popatrz w osi. Stać, loko. Dzień dobry. My się znamy, nie? Przepraszam, o co chodzi, ja bardzo się spieszę i... Ale my też tylko na chwileczkę. Trzeba pogadać, nie? Co, z cieślami nie pogadasz? No, zaraz, gdzie te dyskoteki? Gdzie kina? No i te góry forcy, no. Co? No, tylko bez rąk. Dobrze, jak mnie który dotknie, to... Możemy se rąk nie brudzić, na obcasy weźmie. Chwileczkę, panowie, no pogadajmy jak Polak z Polakiem. No, o co wam chodzi? Że was wtedy trochę zabajtlowałem? No, na bani byłem, dalszy trochę w dziób. No, sami wiecie, jak się potem gada. No, co wam będę... Znaczy, podpity był. No. Po pijoku to i koń ma 8 nóg, nie? Dużo się obciągnęli? No, jakieś więcej niż 3/4 na ryj. A, no. 3/4, to nie dziw, że mu się dobrze gadało. Sprawa jasna, chłopaki. Do roboty. Facet był podpity. Co się stało? To przez nią, panie Matyja. Widzi pan, że mu napisała, że go więcej nie chce widzieć na oczy. I ten chłopak zażył na nas wszystkie moje środki nasenne. Żeby to ja wiedziała, panie Matyja, to ja tego bym nie trzymała na wierzchu. Na wierzchu bym nie trzymała. Ja na klucz bym to zamykała, panie Matyja. Niech się pani uspokoi, pani Batoniowa. Niech pani da ten list. A co ze Staszkiem? Żyje? Dotykał jeszcze, jak go zabierają, panie Matyja. Żeby to ja wiedziała, żeby to człowiek mógł przewidzieć. Ale pani nie jest nic temu winna. Ja! Chce pani uspokoić, pani Batoniowa. Co się stało? Czego te baby tam tak stoją? No, możesz być zadowolony. To Karek popełnił samobójstwo. Coś ty głupi? Z czego mam się cieszyć? Ale głupi. Pewnie mu ta bździągwa puściła się z kimś. Skąd wiesz, że to przez babę? Co to ja, głupi? Albo ty nie wiesz, do kogo on te listy pisał? Codziennie rymowanki układał? Ale dureń. Obwiesił się? To przeze mnie, panie Szabacz. To ja jestem winna. No, to dostaliśmy go w swoje ręce. I co? Zrobił z nas balona. Przezimujemy i hajda do chałupy. Nie musisz czekać do wiosny. Zaraz możesz pryskać. Wszyscy przyjechaliśmy, to wszyscy wyjedziemy. Jakby jeden wrócił, to by się na wsi śmiali. Na mnie nie masz co liczyć. Ja zostaję.
Co ty, Jasiek, zgłupiałeś? Widziałeś ogłoszenie na korytarzu? Od jutra przyjmują na kurs dźwigowych. Ja się zgłaszam. Racja, ten z wąsikiem trochę nałgał, ale bez tego byśmy tu nie przyjechali. A co prawda, to prawda. Fachu można się tu nauczyć. Ja zostaję. I zostawisz nas? Jasie. Was też nikt stąd nie wypędza. Możecie zostać. Do wiosny jeszcze daleko. Czas spać, chłopaki. A jak już spotkaliśmy tego z wąsikiem, to trzeba mu było przyłożyć. A jasne, że trzeba było przyłożyć. Jakby przynajmniej wiedział, że w kłamaniu trzeba mieć umiar. A innych kursów tam nie ma? Tylko na dźwigowy? Dźwig to nie dla mnie za wysoko. Ja bym pojeździł na tej wielkiej maszynie. Wiesz, takiej żółtej. To chodź jutro ze mną do dyrekcji. Zobaczysz. Dobra. Jedenaście. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan do mnie? Tak, słucham. Sapieh. Majda. Panie doktorze, jestem odpowiedzialny za sprawy osobowe w przedsiębiorstwie, w którym zdarzył się ten wypadek. Chciałbym się dowiedzieć. Na razie nic panu powiedzieć nie mogę. Chory nie odzyskał jeszcze przytomności. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Są duże nadzieje na uratowanie mu życia. Młody, silny organizm. No ale pewności nigdy. Oczywiście. Panie doktorze, może będą potrzebne jakieś leki albo środki szybkiego transportu. Moje przedsiębiorstwo dysponuje helikopterem. Bardzo to ładnie z pańskiej strony, ale nic nie potrzebujemy. Przepraszam bardzo, ale śpieszę się. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, przyjechało ze mną kilku kolegów. Chcą oddać krew. Może być potrzebna. Krew zawsze się przyda. Chcielibyśmy zobaczyć kolegę. To na razie niemożliwe. Proszę dowiedzieć się za kilka dni. A krew proszę oddać w pokoju 403, korytarz na lewo. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Pani Matyja. Iść, ja tam zaraz przyjdę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedł pan do tatusia, pani Maria. Nie zabieram go dzisiaj, bo lekarze zezwolili, żeby poleżał w domu. To dobrze. Niech go pani pozdrowi ode mnie. Nie byłem u niego już kilka dni. Roboty dużo, kłopoty. Kolega miał wypadek. Coś poważnego? Ale chyba przyjdzie pan odwiedzić ojca w domu. Nie wiem. Prawdę mówiąc, myślałam, że pan na niedzielę do nas wpadnie. To znaczy, do mnie. Adaś czekał. Ugotowałam te kluski, które panu tak smakowały. Nie chcę być natręty. Przecież wszyscy pana lubimy. Mnie bardzo trudno przekonać się do nieznajomego człowieka, a przecież... Nie zna mnie pani. Wcale mnie pani nie zna. Na mnie czas, koledzy czekają. Ale przyjdzie pan, prawda? Tatko bardzo się ucieszy. Do widzenia. Nie. Teraz musimy przez pół godziny odpocząć, żebyś nie zemdlał. Taki jest przepis. To przepis dla słabeuszów. Ja bym mógł oddać dwa razy tyle krwi. Jeszcze tę siostrzyczkę, co mi tak ukuła, też ukuć. Ej, chłopaki, żeby tylko chciała. No i jak, panowie? Wszystko w porządku? Dobrze się czujecie? Mogę to udowodnić. W takim razie proszę iść do domu i dobrze się wyspać. Tutaj są panów zwolnienia. Jakie zwolnienia?
Po pobraniu krwi przysługuje panu jeden dzień zwolnienia. Takie są przepisy. To nawet dobrze z tym zwolnieniem. Wracajcie, ja tu jeszcze zostanę. A co, umówiłeś się z tą, co tutaj na ciebie zawolała? Niezła sztuka. To córka Oleksiaka. No cześć, chłopcy. Ja tu jeszcze mam sprawę do załatwienia. Oj, księżulku, księżulku. Proszę pana, jak mogę dojechać na Sadową w Gołonowie? W Gołonowie, proszę panią, musi pani przejść przez poczekalnię, potem w prawo i ulicą Wyzwolenia dojdzie pani do Sadowej. Stanisława Tokarka? Mówię panu, że nie. Zdrzemnąłem się trochę. Myślałem, że może w tym czasie. Jakby się o niego pytała jakaś dziewczyna, to niech mi pan powie, dobrze? No. Dzień dobry. Ja dostałam telegram. Stanisław Tokarek z Janowa. Tutaj u was na hucie robi. Czekam na panią. Matyja jestem razem ze Staszkiem. Mieszkamy w tej samej izbie. A tak, ja wiem. On mi pisał. A co z nim? Co się stało? Życie chciał sobie odebrać. To miał w garści, kiedy wygał te proszki. O Boże, co ja zrobiłam? No ale przecież... Ale czy on żyje? Niech pan prędko powie, czy on żyje. Sama się pani o tym dowie. Niech pan zadzwoni do lekarza dyżurnego i powie mu, że przyjechała narzeczona Tokarka. On będzie wiedział, co zrobić. Dziewczyno, bo on ciągle ciebie oszukuje. Ze swoją gospodynią sypia. Patoniowa się nazywa. Patoniowa, co ja powiem. Przecież on mógłby być jej synem. No to kto to napisał i po co? Chorzy śpi.
kłamstwo to szybko wierzycie. Boicie się prawdy. Nie płacz. To, co pana prosiłem, panie inżynierze? Tak. Porównałem z podaniem o przyjęcie do pracy w kadrę. Tak. Jest tak, jak pan mówił. No. Sprawa jest właściwie dla prokuratora. Ale przecież umówiliśmy się, pan mi obiecał, panie inżynierze. Zgoda, ale... Panie Matyja, chciałem pana prosić... Niech pan unika pokus. Proszę o tym nie zapominać. Spokojna, spokojna głowa, panie inżynierze. Zawoj chłopaków. Co to? Wiedz jaki? Strajkujecie? Znajesz? Wejdź. Oj! Matyja, dość. Zabieraj to sobie. Wystarczy.